Przyszła jesień, a wraz z nią spadek odporności. Co za tym idzie? Coraz częściej dopadają nas przeziębienia. Jak temu zaradzić? Które zioła pomogą nam w walce z przeziębieniem? Oto już teraz zapytam Państwa i mojego gościa, panią Annę Bober, specjalistkę w zakresie ziół. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę nam powiedzieć, które zioła są najlepsze na przeziębienie? Mamy bardzo dużo możliwości, natomiast dzisiaj wybrałam kilka surowców, które sama osobiście też często wykorzystuję. Możemy z nich przygotować wyciągi wodne, wyciągi alkoholowe, ale dzisiaj tutaj chcemy Państwu zaprezentować taką najprostszą metodę, tak, czyli przygotowanie naparu, który polega na tym, że zalewamy roślinny surowiec, na przykład kwiaty dziewanny, kwiaty bzu czarnego, czy też kwiaty malwy czarnej. To są kwiaty dziewanny, tak? To jest bezczarny. Dziki bezczarny. Okay, a to? To są kwiaty dziewanny. I tutaj mamy już przygotowany? Tak, to jest taki mocny napar. Tradycyjnie robi się troszeczkę większej ilości wody, chociaż im mocniejsze, to tym silniejsza aktywność biologiczna, ale też chcemy się nawadniać podczas infekcji, więc warto wypijać duże ilości płynów i bardzo dobrze, jeżeli to są właśnie wyciągi ziołowe, wodne w formie takiego naparu. A tutaj mamy? Tu jest malwa czarna, też bardzo fajny surowiec, zawiera antocyjany, ma też śluzy roślinne. Podobne składniki aktywne występują w korzeniu prawoślazu, z którego możemy przygotować odwar, czyli troszeczkę inny rodzaj, tak? Tutaj jest taka sytuacja, że gotujemy ten korzeń w wodzie, później jeszcze czekamy troszeczkę, aż, że tak powiem, on troszeczkę napęcznieje, uwolni troszeczkę śluzów roślinnych i później możemy taki zmacerowany odwar już przygotowywać, znaczy wykorzystywać jako napój, czy też możemy na bazie takiego mocnego odwaru z prawoślazu przygotować syrop na kaszel. Dobrze, i musimy to pewnie jakoś odcedzić, tak? Tak, żeby wypić tutaj na przykład sobie napar z bzu czarnego, kiedy on się troszeczkę już tutaj zmaceruje, robimy to pod przykryciem tradycyjnie, to odlewamy i możemy właśnie wypić taki ciepły, rozgrzewający napar. Tutaj akurat mamy niewielkie pojemniczki, tak? Czyli to powoduje, że mamy mało wody, ale normalnie tego naparu jest znacznie więcej i wówczas wypijamy taki ciepły, gorący napar, bardzo ładnie będzie pachniał prawdopodobnie. Jeszcze lepiej smakuje. Możemy troszeczkę dosłodzić na przykład niewielką ilością miodu i wypić. Dzięki temu uzyskamy taki efekt moczopędny, napotny i przeciwgorączkowy. Także bardzo dobrze się sprawdzi podczas przeziębienia. Na pewno nam pomoże. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę, a Państwa oczywiście zachęcamy do pozostania z nami, bo widzimy się już niebawem. Do miłego zobaczenia. Ja cały czas smakuję herbatkę z czarnego bzu i rzeczywiście muszę przyznać, że jest bardzo pyszna. Jak pewnie zdążyli Państwo zaobserwować, w ostatnim czasie z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. No cóż, mamy jesień, co za tym idzie, spada nam odporność. No właśnie, i czy jakoś domowymi sposobami możemy wzmocnić naszą odporność? Jest tutaj na pewno dużo możliwości. Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że nasza odporność zależy od wielu czynników. Od tego, czy mamy dobrą dietę, czy się wysypiamy, czy mamy odpowiednią ilość aktywności fizycznej, ale w naszym domu też mogą się znaleźć takie produkty, które będą nam pomagały, będą nas chroniły przed ewentualną infekcją, takie, które zawierają duże ilości, na przykład witamin, flawonoidów, związków roślinnych. I chociażby tutaj mamy owoce dzikiej róży, które możemy zmielić. Powstaje taka fajna miazga. W środku są pesteczki, więc też one są problematyczne, ale jeżeli tak zrobimy, możemy przechować w słoiczku taką miazgę z dzikiej róży i dodawać ją na przykład do herbaty, do jakichś napojów i będą one właśnie poprawiały właściwości. Dobrze pamiętam, owoce z dzikiej róży zawierają w sobie mnóstwo witaminy C. Tak, jest to bardzo dobry surowiec z witaminą C, natomiast też ważne jest to, że im bardziej świeża róża dzika, tym tej witaminy jest więcej. Więc jeżeli mamy suszony owoc, zmielony, to oczywiście on będzie mniej atrakcyjny, dlatego warto właśnie takie owoce sobie pozbierać i wykorzystać. Ale oprócz tego jeszcze bardzo dobrym źródłem witaminy C i wielu innych składników aktywnych jest sok z rokitnika. To jest taki gęsty, dobrej jakości sok, który możemy po kieliszku wypijać każdego dnia. On ma dosyć charakterystyczny smak, ale myślę, że jeżeli ktoś nie lubi takiego smaku, to warto się, że tak powiem, poświęcić i korzystać z tego bogactwa różnych składników aktywnych wspierających odporność. A oprócz tego mamy tutaj jeszcze sok z czarnego bzu, który też się bardzo fajnie sprawdza. Również możemy go korzystać, stosować podczas infekcji, ale także oczywiście w ramach profilaktyki niewielkiej ilości takiego soku wypijać i dzięki temu będziemy bardziej tutaj chronieni przed ewentualną infekcją.
Widzę, że przygotowała Pani tutaj różnego rodzaju także olejki eteryczne, które pewnie pomogą nam już w momencie, kiedy dopadnie nas to przeziębienie. To znaczy, one też mogą być stosowane w profilaktyce. Możemy je wykorzystywać na przykład w ciągu dnia i tak dalej. Także to jest też szerszy temat. Ale jeżeli już mamy infekcję, to rzeczywiście będą one bardzo pomocne. Tutaj przykładowo mam olejek z mięty pieprzowej i z eukaliptusa. One będą bardzo fajnie działały udrażniająco na nasze drogi oddechowe, czyli kiedy mamy na przykład nos, w którym będzie jakaś wydzielina, tak będzie trudno nam oddychać, to na pewno eukaliptus oraz mięta ułatwią nam oddychanie, spowodują, że też szybciej dojdziemy do zdrowia, więc na pewno warto stosować je chociażby w formie inhalacji. Możemy na przykład, kiedy śpimy, położyć na waciku kosmetycznym kilka kropel takich olejków i w ciągu nocy będziemy lepiej mogli dzięki temu spać, po prostu będziemy mieć pełną rodzaj kuracji leczniczej także podczas naszego snu. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Jak sami Państwo słyszeli, zioła mają ogromną moc i warto zawsze mieć je przy sobie, szczególnie gdy dopada nas jesienne przeziębienie.